Dobrze. Zaczynamy, tak? Tak. No, właśnie, że żałuję, że że nie nagrywałam dlatego i może i bałam się, ale chodzi o to, że to jak patrzyłam w internecie, tak samo jak nam nas, jeżeli pokazują ludzie filmiki, jak tam atakowało na przykład, jest taki batalion Tornado, nie? Tornado, tak. Że coś tak, albo tak samo są filmik, jest właśnie, że strona w internecie, może każdy wejść na tą stronę i tam włącz tłumacz i poczytać na temat Tornado, co on robił, ten batalion z ludności. Tu już dowody, chociaż jego też ukraiński sąd oskarżył, tak, ten batalion, posadził jego, nie, chyba, jak pamiętam. No i że co oni wyrabiali z ludźmi, z ludnością, cywilami to zwykłymi, tak? Tu jest jeszcze taka sytuacja, o której chciałem wspomnieć. Rozmawialiśmy tu poza wizją. Oczywiście trzeba o takich rzeczach mówić, trzeba nagłaśniać, bo tego w mainstreamie nie ma. No właśnie za tego Birkina, który, to jest moja myśl, powiem tak, tylko jest moja myśl i żeby nie było, że to jest prawdziwe coś, tylko ja To jest jak tylko twoja myślę, subiektywna opinia. tak, że ten Girkin, że był niby tam przez Rosję, przeszedł przez granicę z bronią i tam jakby na Donbasie zrobili nam tak, jakby to powiedzieć, a tak, nie? Że tam, o, dla mnie to jest też rozgrywka. Po pierwsze, przez granicę, jak mogli puścić jego z bronią? No tak. Jeżeli ten na granicy stoją, kto? Ten, żołnierze, tak? Zamożniki, pograniczniki. Dokładnie. Po drugie, też mi się wydaje, że to możliwe, też rozgrywka i samego Turczyny. Turczyna, Aha. Aleksandra Turczyna. Rozumiem. Żeby to wszystko, jakby to powiedzieć. Podsycić tą nienawiść, tą awanturę jeszcze większą zrobić. Dokładnie. Rozumiem. No, dla mnie to też było podsycanie i dla mnie to mi się tak wydaje. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. No ja tak logicznie myślę. No, No to słuchaj, jak można było puścić? najważniejsze są słowa takich normalnych, zwykłych ludzi, którzy tam znają to od podszewki, bo wiesz, jak w mediach głównego nurtu pokazują, nie pokazują, że gościu ma przystawiony karabin do głowy, tylko mu pokazują, że ma przystawioną manierkę, na przykład, że mu żołnierze, na przykład Izraela, dają wodę, a nie to, że ma przystawiony karabin do głowy. No. Więc dla Dokładnie. mnie twoje świadectwo jest bardziej istotne niż wszystkie telewizje świata. Takie jest moje zdanie. No ja mówię to, co ja myślę Rozumiem. i co ja widziałam. Więcej tam nie będę wymyślałam, Rozumiem. dlatego że wszystko, co ja mówię, można sprawdzić. Oprócz tych jednostek, które powstawali u nas na Donbasie, ludzi. A może i są filmiki, tylko w innych miastach. W moim mieście, nie wiem, mieście moim może i ktoś nagrywał, ale tego nie widziałam. No, nawet gdyby takie coś było, ja gwarantuję ci, że cenzura tak skutecznie działa, że pewne rzeczy, które są nie dla probondarowskiej Ukrainy, będą kasowane, wyciszane, bo to niedobre jest o tym mówić. No i Dokładnie. teraz powiedz mi, no, rozpoczął się ten problem Donbasu. Jak Ukraina zaczęła traktować zwykłych ludzi z Donbasu. Nie mówimy tu o konflikcie, że w tym momencie są strzelaniny i tak dalej, czy wojsko z wojskiem, czy grupy uzbrojone z grupami uzbrojonymi, tylko zwykli Ukraińcy zaczęli was, ludzi z Donbasu, traktować. No, na przykład, że jesteśmy separatystami, dlatego że my nie staliśmy po stronie tego, że co było na Majdanie.
za nasz język, że my chociaż w szkole uczyli ten język, ale nie używaliśmy. No, za to, że my, oni jakby, jak ja spotykała Ukraińców, którzy tam taki proukraiński, to oni nie wierzą to, co my mówimy, co było na Donbasie. Oni nie wierzą w to, co stało. A jak mówisz jakieś fakty albo jeszcze coś, to już jesteś maskalką i kacapką. Aha, no rozumiem. No, było Czyli tak, że ja w argumenty Polsce z nie trafiają. banderowcem kłóciłam. Argumenty nie trafiają do nich całkowicie. Dokładnie, nawet było, że ja w pracy kłóciłam się z banderowcem tu w Polsce. Tak. Dlaczego mówię banderowiec? Bo dlatego, że on powiedział mi, a co on złego od Bandera zrobił, kiedy ja powiedziała za Banderę, że, To zbrodniarz. tak, zbrodniarz, on powiedział, nic złego Bandera nie zrobił. I ten człowiek mieszka w Polsce i podczas tego 21 roku tutaj przyjechał i siedzi za polski hajs. I Rozumiem. tak myślę. I takich mnóstwo ludzi, powiem szczerze, No. ale są, którzy normalnie uciekli. Tak, uciekli, chociaż u nich nie było wojny, ale w miastach są normalne, które rozumieją sytuację i wszystko wiedzą, tylko boją się coś powiedzieć. Boją Czyli się wychodzi na ataku. to, że Ukraińcy, którzy uciekli tutaj przed wojną, związaną tak naprawdę, bo ta, no nie czarujmy się, ten konflikt nie powstał w 2022 roku, tylko on się Tak, ciągnie jak już, nam mówią. to już się ciągnie od ponad 20 lat tak naprawdę, od kiedy tak naprawdę ta samodzielna Ukraina Powstała. zaczęła rządzić, tak? Ta ekipa z tej samodzielnej Ukrainy samostyjnej zaczęła rządzić, to wtedy to się zaczęło, te konflikty wszystkie. I teraz jest tak, ci Ukraińcy, którzy tu tak naprawdę, no przyjechali, mówmy takim ogólnym językiem, uciekli przed tą wojną, która w moim odczuciu już jest, tak naprawdę była sztucznie wywołana, zresztą ty to też powiedziałeś, że były prowokacje i sztucznie wywołanie. Żyjąc Dokładnie. w Polsce, wychwalają Banderę, nikt z tym nic nie robi, a na wszelkie argumenty oni mówią, że jesteś Rosjanką, tak? Czy jak to mówią? Moskalką czy kacapką, tak? Maskalka, kasa. Tak, Kacapka. dokładnie. Tak, tak mnie A oni są nazywają. hachły, tak? No, rozumiem. Rozumiem. No wiem, jak to działa, no, ale no, niektórzy sobie na takie rzeczy zasłużyli, żeby ich hachłami nazywać. Bo mówisz też, że są między tymi Ukraińcami normalni ludzie i którzy tego nie akceptują, ale się boją. Czy uważasz, Boją. że te ruchy takie banderowskie, nacjonalistyczne zaczynają w Polsce, w ukraińskich takich grupach się odradzać? Powiem tak Trudne szczerze, pytanie. tak. Trudne, ale tak, powstają. Znam coś znam takiego, co się dzieje w Polsce, ale nie mogę mówić. Rozumiem. Dlatego, że to nie chodzi o mnie, to chodzi o innym człowieku, który mnie powiedział, zna taką wiedzę i ja po prostu wydobyłam się o Znaczy, ja niego, a później on nie mi. ciągnę za język, nie wnikam w szczegóły, tylko po prostu to, co zniszczyło ich kraj, próbują przeszczepić do nas i chcą zniszczyć nasz kraj, tak naprawdę mówiąc krótko, no bo to można odbierać, no. Obcinała faceta, który był. Współpracowała z Aleksandrem Turczynem. Aha. Wyobraźcie sobie. No, u mnie tak zawsze, nie wiem, celebryty do mnie padną, to jeśli ktoś polski, to... I ja byłam w szoku, jak my rozmawialiśmy z nim, to on mówił, że ja nie będę agresywna być w pracy, tak? To jest moja praca i szef nie będzie zadowolony, że ja tam ze swojej politycznej poglądy nie będę przyjmować ludzi, tak? Bo ja Rozumiem. stracę pracę i on nie zarobię. No i my z nim rozmawialiśmy na temat, to się stało na temat Turczynowa. On powiedział, że on był w tej organizacji, że w partii w tej był i że chcą zrobić też w Polsce taką samą partię.
Ale Tylko w to Ukrainie. no to Czyli wejść do tego. do władzy. Do władzy. No ale to wiesz, ja powiem tak i zaraz pewnie w komentarzach się ludzie odpalą. Jak chcą, to niech sobie robią na Ukrainie. Oczywiście każdy tak pierwszy odpowiedź jest. Tak, moi drodzy. Tylko, że zauważcie, że oni powoli pewne rzeczy zaczynają krok po kroku przejmować. I na to... Ale nie sami. No właśnie. Nie sami. Nie sami. I na to też, no proszę, powiem rozwiń. Po prostu chcę tak krótko powiedzieć z kim? Z ludźmi z Białorusi. Oni tutaj powstają u nich takie grupki. Ten, który jest taki zamiast, jaka Białorusi, tak? Tam zielona, czerwona, tak? Flaga. A No oni no. mają białe, czerwone, białą, tak? O, tą flagę. I oni po prostu jest się taki w Warszawie mieszka Białorusin, który jest, mówił, że był na wojnie tu w Polsce, oj, w Polsce, na Ukrainie. I jest taki bardzo, mnie zablokował w TikToku. Ja chciałam wejść do niego na live, no niestety zablokował mnie. No bo słuchaj, no z Który argumentami to nie będą podpisał. dyskutować, no. No jak? No. I teraz. No właśnie. I teraz, bo to jest ciekawe, co mówisz, bo dlatego, że na takie odruchy białoruskie tutaj nikt nie zwraca uwagi, mało tego jeszcze ta władza, która w tej chwili jest w Polsce, która jest nieudolna, wspiera tą ekipę tej mniejszości białoruskiej, tej właśnie, co powiedziałaś, biało-czerwono-białą, bo to jest ta ekipa od tej Cichanowskiej bodajże, o ile ja kojarzę, czyli wychodzi na to, że Cichanowska skumała się z tymi Ukraińcami z prawego sektora i chcą nam tu w Polsce rewolucję skonstruować, tak? Mi się tak wydaje. Oni też nieraz widziałam w Warszawie, na Starym Mieście, oni robili swoje marsze. Rozumiem. Zbierał ludzi, wiesz, to, no jakby ja to wszystkich szczegółów nie znam, ale... Ja się domyślam, że nie znasz. Natomiast to, co obserwujesz, to, co widzisz. I powiedz mi, Mania, jedną sprawę, bo jeszcze mi jedna rzecz tu nie daje spokoju. Czy ty uważasz, że jakakolwiek pomoc Ukrainie w tej chwili to jest, to ma sens, czy generalnie nie ma sensu, bo to i tak zostanie rozkradzione przez oligarchów? Bo ta pomoc do tych ludzi już nie... Już rozkradziona. No już rozkradziona, ale w dalszym ciągu Zełenski wychodzi i mówi ja dej, uważam, dej. Że nie ma sensu. Nie ma sensu. Okej. Okay. Nie ma sensu, bo jak widzicie na półkach pomoc, ja mam też filmiki, gdzie po prostu wyrzucone pomoc jedzenia, leki, wszystko. Zobaczcie nawet jak wchodzisz jakiś tam w YouTube albo nie wiem, TikTok, gdzie Facebook, gdzie dużo ludzi robią zbiórki. Mhm. I co z tymi, czy to dociera gdzieś? Dużo oszustów, zawsze na wojnie komuś pasuje, żeby jak najwięcej to wojna trwała, dlatego że oni zarabiają, tak samo jak i samochody idą na Ukrainę, tak? I że tak samo jak mnóstwo Ukraińców, którzy przyjeżdżało to do Polski, którzy nie uciekli, taka prawda, od wojny i oni wyjeżdżali, spokojnie wyjeżdżali sobie na miesiąc do domu, później wracali do Polski. O co chodzi? No właśnie, no to o co chodzi, bo to była zachodnia Ukraina, a powiedz mi, bo zapewne na pewno masz kontakt, powiedz mi, jak to teraz wygląda u was tam w Donbasie? Jak to się tam wszystko dzieje, jak to się kotłuje? Czy Rosja już przejęła kontrolę nad tym wszystkim, czy jeszcze ci tak. czy ci Ukraińcy próbują jeszcze tam coś a nie, kombinować? Próbują. Pewnie, że próbują, bo są Ukraińcy, którzy tam, ludzi, którzy jest proukraiński, którzy niedawno podpalali tak pola, ludność tam właśnie na wsi spalone całe, złapanych tych ludzi. Jest filmik też, u mnie też na TikToku jest ten filmik, gdzie właśnie złapany ten facet, który... Znaczy to po co podpalał, żeby tej zniszczyć grupy. Zboże?
Bo on nie chce, on powie, nie, za tego, że on nie lubi ruski mir. Tylko, że nie Putin, tak, cierpi, a ludność, No cywile tak, cierpią, no bo tak. ten pola da na wsi, tak, ten ogień poszedł na wsi i spalił wioskę. No. Znaczy czyli to jest taka mentalność tych właśnie ludzi, że zniszczyć wszystko dookoła siebie, bo tak. Tak. Po pierwsze, a po drugie byli takie, no może to rok temu, może 2 lata temu z koleżanka rozmawiała z mojego miasta, że też mieli oni uchodźców, tak? Dobrze mówię czy nie? Uchodźców, tak. I uchodźców, tak, z Ukrainy, z tej bliżej, nie? To im Zachodniej. też tam pisali, tak, pisali im, nie, nie zachodni, no tam bliżej k temu, Kijowu. Aha. No i że tam pisali na ścianach, chwała, No, nie chcę nawet tego wieprzowinie. mówić, wieprzowinie, kokainie i wszystko, No to. że wyrzucali, słuchawki chyba padną teraz, że wyrzucali jedzenie, rzeczy, które im dawali ludzie, no. Czyli Ale no, powiem tak, hakuj. Chuchu, tak. A dobrze mnie słychać? Bardzo dobrze cię słychać. No, na przykład mój sąsiad był bardzo proukraiński podczas wojny. Bardzo, on czekał na Ukrainę. On zajmował biznesem, nikt u niego jakoś jakimś cudem, jak mówili, że okradali, zabierali biznesy, nikt u niego nic nie zabierali. On do tej pory żyje tam. On do tej pory żyje. I nikt jego nie Ciekawostka. rusza. Tak, i nikt go nie bije, nikt go nie rusza. On prowadzi dalej biznes i czeka na swoją Ukrainę. Nie wiem chociaż, czy on może już zmienił zdania, a może nie. Mam No, może zmienił trochę zdanie, takie no. Bo inną jak opinię. przyjdzie ta samostyjna Ukraina, to mu biznes zabierze i sprzeda. Tak. A powiedz I mi. od razu separatisty jego, nie? No tak, separatysta. A powiedz mi jedną rzecz. A te kopalnie u was to działają? Czy ten przemysł działa? Czy to się przez tą wojnę. Działo, działa i działa podczas wojny, powiem ci tak, ale nie Okej. wszystkie, ale działo. I nam Ukraińcy, oni też dobry, nie? Ten tory rozbombili No. tory, gdzie szedł węgiel na Ukrainę, ale kupowali węgiel przez Rosję. Ten nasz węgiel kupowali w 2 razy drożej. Przez Rosję, nie? Czyli poczekaj, poczekaj. Poczekaj, Mania, bo to już mi się zaczyna po prostu kotłować w głowie. Czyli tak, rozwalili tory, żeby węgiel nie jechał przez Ukrainę gdzieś tam, a jednocześnie Tak. Ukraina kupowała wasz węgiel z Tak, przez Donbasu Rosję. przez Rosję. Dokładnie tak No, moi było. drodzy, przecież to się nie dzieje. Co trzeba mieć w głowie? No, Miałam jak to się koleżankę, mówi, która tylko te właśnie hasła w głowie. Sława kokainie, wieprzowinie i batko nasz ściera i tak dalej, nie? To tak dobre. można podsumować takie działanie. Ale właśnie mówisz, miałaś koleżankę, że. No, że jej mąż pracował na torach, nie? I on to sam opowiadał to. To się nie dzieje, moi No. drodzy. Więc ta wojna tak naprawdę to jest wojna ekonomiczna tak naprawdę Stanów Zjednoczonych z Rosją. Tak ty to odbierasz, czy niekoniecznie? Tak, ja tak odbieram. Czyli Ukraińcy tak naprawdę, którzy się dali wkręcić w tą gadkę o ich niepodległości, to są narzędziem i oni tam giną. A powiedz Dokładnie. mi, jak to wygląda z twojej perspektywy? Ilu tych ludzi na tej Ukrainie tam oni już zdążyli unicestwić, zabić, zamordować w związku z tą wojną na froncie Mówisz, generalnie? całość na front? Wiesz co? Bo ja słyszałem, Bardzo mi się wydaje dużo. bo Budanow No. coś o milionach wspominał jakiś czas temu, mówił o 1,5 miliona, a teraz myślę, że to już jest nawet więcej. Tym bardziej, że już nie ma ludzi Ale na to froncie. jest tylko ludzi, którzy jest zarejestrowany, którzy zmarli. A Aha. jest taki ludzi, który nie zarejestrowany, tak? Który zabili, wyrzucili, znikł. Jak to Nie ma zabili, jego. wyrzucili? Nie rozumiem. No tak jak na przykład są takie, jak ktoś powstaje, tak, przeciwko, albo nie chce walczyć, albo się coś, nie? No pewnie, że co robią z takimi ludźmi? Aha, No. czyli za zaginionego uznają, tak? Tak. Mhm.
No bo ja wiem, ja słyszałem to, bo wiem, że Zełenski mówił, że za każdego zabitego będą płacić tam odszkodowania, ale za zaginionego już nie Właśnie o to płacą. chodzi. Aha, Właśnie o to chodzi. Właśnie o rozumiem. to chodzi, my nie dowiemy się prawdy. Rozumiem. Dobrze, a powiedz mi, Mania, bo ja jeszcze teraz wrócę. O ten Wołyń u ciebie na koszulce. Skąd się to wzięło, jak się to wzięło? No, właśnie kiedy ja przyjechałam do Polski w 16 roku, była sama, tak? No jakby sama. W moich poglądach sama. Aha, rozumiem. Tak. No z czasem, jak powstał TikTok, po prostu znalazłam ludzi i myślący tak jak ty. Myślący jak ja. I dzięki moim hejterom, powiem tak, że ja poznałam pięknych, fajnych ludzi, z którymi ja zawsze teraz, ja mam rodzinę, ja mam męża Polaka, ja mam syna Polaka i ja chodzę na protesty, na marsze wołyńskie, ja chodzę na protesty przeciwko wojny, oby nie było tutaj w Polsce wojna, dlatego że ja też nie chcę swojego męża oddawać, żeby on szedł walczyć, nie za jego wojnę. No tak, taka prawda, bo to no. Zawsze każda wojna jest w interesie biznesów wielkich. Dokładnie tak. Mnóstwo ludzi jest dobrych, które poznałam naprawdę. Też oglądałam też filmiki, wszystko jak starsi ludzie opowiadali, co robili Polacy, tak, opowiadali, co robili Ukraińcy na Wołyniu. Dla mnie to jest nie do pojęcia, chociaż oni mówią, Ukraińcy, że Bandera walczył za wolność, tak, żeby wolna Ukraina była, ale przepraszam, jakim sposobem? Obrzydliwym sposobem z dziećmi, z starcami, z kobietami, to nie jest wojsko. No ale teraz robią to samo przecież. Cywili. I to tak, i to właśnie, że ta sytuacja tak samo wygląda jak na Donbasie. No przepraszam. I pewnie, że noszę koszulkę, chodzę na protesty i nikt mnie tego nie zabierze. Chociaż no, dużo groźb mam ze strony Ukraińców i proukraińskich ludzi. Znaczy proukraińcy, czyli mówisz o Polakach proukraińskich, tak? Tak. Dokładnie. Znaczy to ja już ci powiem, my ich nazywamy nie Polacy, tylko polskojęzyczni, bo nikt normalny, żaden prawdziwy Polak nie będzie wspierał banderowskiej Ukrainy, no to trzeba sobie głośno powiedzieć. Na Ukraińcy ci, którzy tak się zachowują, jak się zachowują, czy uważasz, że oni są niedoedukowani, czy im po prostu ktoś za to płaci? Nie, mi się wydaje, no może... Wiesz, jest tak samo jak babcie siedzą przez telewizorze i wszystko, telewizorem ze wszystko wierzą, nie? Aha, to rozumiem. Jest ludzie, mi się wydaje, że mają pradziadków, dziadków w rodzinie kogoś Ukraińców. Tak samo jak na przykład moja hejterka, ona mówiła, że ona ma babcię Ukraińkę miała i jest Polką, tak? Ona, ale miała babcię i znała za siebie faceta Ukraińca, wyszła za mąż za niego. I teraz, jak nie był ten, powstał ten hejt, no dobra, to nieważne póki. Ona teraz w końcu pojechała na Ukrainę mieszkać. I ja bardzo się cieszę, powiem szczerze, że ona teraz pojechała na Ukrainę mieszkać, żeby ona wyczuła to, żeby ona poczuła to, jak tam mieszka. Chociaż ja wiem, że ona ma poglądy też banderowskie, bo ona była ukryta w takiej restauracji, restauracja taka kryjówka. No wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Tam gdzie banderowskie. I ona tam pokazywała spokojnie, filmik nagrywała, to wszystko też filmiki tam chyba ja mam, nie wiem. No ale właśnie tu ja chciałem przejść teraz do tego, bo my, moi drodzy, ci którzy nie wiedzą, no Mania tu jest dla niektórych właśnie nas propolskich kręgów z takich, jak to się mówi, z takich patriotycznych, Mania to jest... dosyć mocna postać, można powiedzieć, celebrytka na TikToku. Dużo ludzi ją zna, dużo ludzi ją kojarzy. Fajnie, że powiedziała, że właśnie dzięki hejterom poznała fajnych, fajnych ludzi na TikToku. No, bo to się dosyć mocno odbija. Ty tam już te konta miałaś kasowane, nie wiem ile razy, bo...
bo oni przecież zgłaszają. Mania się nie poddaje, idzie prostą drogą. Jest dziewczyna naprawdę, można powiedzieć, z wielkimi jajami i się niczym nie przejmuje. Znaczy nie z powodu przepukliny, to tak od razu mówię. Ale naprawdę ma charyzmę, ma potęgę i kto ma TikToka, bo ty masz konto, się nazywa Mania, tak? Czy jak się nazywa? Nie, nie, u mnie różnie byli, teraz Aha. Maria. Maria. Teraz Maria. Maria. Tak. To każdy, Maria, tak. Każdy sobie wyszuka, zdjęcie jest, także tu żadnego problemu nie będzie. Bo polecam obserwować. Dlaczego? Dlatego, że Maria też wrzuca treści, które nie wszyscy udostępniają, albo boją się udostępnić, albo nie mają po prostu dostępu. Ja też niejednokrotnie od treści z Marii korzystam, bo grzechem by było nie skorzystać z tak dobrych materiałów, które Maria niejednokrotnie podsyła. Tak? I zobaczcie, dziewczyna tutaj mieszka od 2016 roku, bo ty cały czas pracujesz. Dzisiaj akurat się trafiło, że masz wolny dzień, bo Maria Dokładnie. Pracuje po 12 godzin dziennie, moi drodzy, i ty nie masz żadnej dopomogi związanej z wojną na Ukrainie, nie? Nie. No właśnie. Nie. Ja nawet jak przyjechałam w 16 roku do Polski, to ja nie... Nawet mnie by nie postawili w status ochotca. Aha. A dlaczego? No. Dlaczego? A dlatego, że to była domowa wojna. Aha. No, to jest... Ja to, była oszukowana. To jest... No to jest właśnie dziwne, że są równi i równiejsi. A powiedz mi jeszcze, tak będziemy zbliżać się powoli do końca, bo tego materiału tu się, widzę, nazbierało. My sobie tak gadamy luźno, ale tu się kręci. Powiedz mi, jak ty widzisz, jak ty patrzysz na tych Ukraińców, którzy tu siedzą w Polsce, nie pracują, dostają wszystko za darmo i jeszcze mają pretensje? No, normalny człowiek nie będzie tego akceptować, no bo po alkohole nie szybko lecą, nie? Do sklepów. Czyli no oni tak. sobie tutaj dobrze bawią. No to prawda, bawią się bardzo dobrze. Tak, no to sytuacji było tak, że jeżeli Ukrainka, to musisz za darmo zrobić paznokcie albo włosy. No. Naprawdę? Że wszystko należy. Pewnie, że tak. No, wszystko należy. Że jeżeli Ukrainka, no. Ja tak nie chodziłam, nie latałam, jeżeli mam obywatelstwo ukraińskie, to znaczy ja muszę mieć wszystko za darmo. Nie, ja po wojnie, jak przyjechałam w tym 16 roku, ja miesiąc posiedziała u siostry, odpoczęła, poszła do pracy, bo potrzebowała dokumenty, no. I muszą pracować, tak, też. Nie ma takiej możliwości. Nawet mała przerwa u mnie była w ciąży i 5 miesięcy dziecku było, poszłam do pracy. A nie siedziałam i nie czekałam, żeby ktoś mnie przyniósł. No tak, tylko że widzisz, no, ty, Mania, pochodzisz z tej Ukrainy, która jest postrzegana jako ta niedobra, bo to jest ta prorosyjska. I właśnie, tu właśnie jest taka rzecz, moi drodzy, to właśnie chciałem też wykazać, bo uczciwie powiem, ja tam kilku zapraszałem z tej zachodniej Ukrainy też do rozmowy, tylko cholera, oni nie chcą rozmawiać. Albo nie odpowiadają, albo blokują. Ja kilku nawet takich, można powiedzieć, TikTokowych celebrytów proukraińskich chciałem zapraszać. Tych różnych beholderów, tych różnych innych obywateli Ukrainy i tak dalej. Nie chcieli ze mną rozmawiać, moi drodzy. Jestem u nich wszędzie poblokowany, bo oni znają mój content, wiedzą, co ja potrafię, znają moje pytania, mniej więcej w jaki sposób ja pewne rzeczy potrafię przedstawić i nie chcą o tym rozmawiać. Natomiast tu jest Mania, która jest normalnym człowiekiem. Jest z Donbasu, z tej właśnie tej medialnie niedobrej części, gdzie tam są właśnie ci prorosyjscy, tylko wychodzi na to, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, to są normalni, zwykli ludzie, tak jak my, bez żadnej, jak to się mówi, chorej, głupiej ideologii, którzy szanują nas, szanują nasz kraj, szanują naszą tradycję. No, ja jestem, Mania, pełen podziwu dla ciebie, bo ty jesteś bardziej Polska niż niejedna Polka, która się tu w Polsce urodziła. Takie jest moje zdanie i tego się będę trzymał. Zresztą trochę tam się znamy na tych różnych spotkaniach, jeszcze jak mocno się na TikToku udzielałem, to
To niejednokrotnie byliśmy na tych różnych live'ach, natomiast... Pierwszy mój live, który ja trafiła, to był twój. O, widzicie, jak to miło? Bardzo, paru lat temu. Bardzo, tak. bardzo się cieszę. Natomiast niektórzy są tacy, a nie inni, że jeszcze im głupota nie wywietrzała. No Mania, bardzo ci dziękuję za to twoje świadectwo, za to, że chciała się z nami podzielić. Jak ci się jeszcze coś przypomni, ja znam moich widzów i oni będą chcieli ciebie jeszcze widzieć. Myślę, że nie odmówisz i będziemy tematy rozwijać. A poza tym mam jeszcze inną propozycję, ale to już po programie. Ja ci dziękuję za dziś. Dziękuję również. Dziękuję za to, że byłaś. Dziękuję, widzę. Ja wam życzę dobrego dnia. Trzymajcie się. Tak jest. Trzymajcie się. Hej. Tak, moi drodzy, to był pierwszy wywiad z Manią z Donbasu, która nakreśliła nam tylko obraz taki dosyć ogólny, ze szczegółami kilkoma tej całej sytuacji, ale już z Manią po live umówiłem się, że będziemy następną nagrywkę robić w temacie bardziej szczegółowych sytuacji. Za dzisiaj dziękuję, wam życzę dobrego dnia, trzymajcie się, hej. I pamiętajcie o lajku, subie i dzwoneczku, żeby każdy mógł mieć po prostu powiadomienie.